Dzień dobry. Zapraszam na nasze zajęcia ze stretchingu. Pamiętajcie o klikaniu i subskrybowaniu, o przeglądaniu, zaglądaniu na naszą stronę. Niestety dalej u mnie jest remont. Już tak chyba będzie do końca świata. Więc akompaniament dzisiaj bardzo remontowy. Ale zapraszam wszystkich na zajęcia. Zaczynamy od pozycji wysokich. Czyli stajemy sobie stopy na szerokość kolców biodrowych. Robimy wdech i wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Oddychamy dalej, coś mi się tu przesuwa. Dobrze, teraz już się nie będzie przesuwało, mam nadzieję. Wdech, wydech. Teraz zatrzymujemy ręce na wysokości barku i wydłużamy jedną talię, wydłużamy drugą talię. Wydech, wdech, wydech. Wdech. Swoje nogi, swoje biodra zostaw na razie w miejscu. Przesuwaj tylko talię. Opuść ręce, na chwilę rozluźnij barki. I teraz jeden bok i wróć. Drugi bok i wróć. Możesz się spojrzeć na swoją rękę. Możesz popatrzeć na podłogę. Zatrzymaj się i połączymy obydwa ruchy, które były przed chwilą. Ręce do boku, wydłuż talię, zrób zgięcie. Zatrzymaj i wróć. Druga strona. Jeszcze raz prawa, lewa strona. Teraz rotuj swoje dłonie. Raz ich grzbiety masz do sufitu, raz do podłogi. Możesz delikatnie już dodawać barki. Zatrzymaj, rozluźnij, wdech i wydech. Jeszcze raz ręce na wysokość barków i przekładamy.
rozluźnij wdech i wydech. I jeszcze raz rotujemy. I wdech. Jeszcze jeden. Ręce luźno wzdłuż tułowia, głowa do dołu i przetaczaj ją delikatnie na prawo i lewo. Zatrzymaj głowę po prawej stronie. Zatrzymaj po lewej. Zatrzymaj na środku. Wejdź do góry. Jeszcze raz przeroluj barki. Wyciągnij ręce do boku, mocno wydłuż. Wyciągnij ręce nad głowę, mocno wydłuż. Barki masz daleko od uszu i aktywny brzuch. Jeszcze raz do boku, wydłuż. Nad głowę, wydłuż. Do boku. Do góry. Opuść do linii barków i jeszcze raz rotacja. Opuść, rozluźnij. Teraz swoją prawą ręką delikatnie tylko obciąż swoją głowę i spójrz się pod swoją prawą pachę. Wdech, z wydechem zmiana strony. Delikatnie tylko dociąż i przekręć tak, żeby się patrzeć na podłogę. Teraz głowę przeroluj na środek, złącz swoje ręce i bardzo delikatnie dociąż swoją potylicę.
po kręgu górę. Złącz swoje ręce na taki pistolet, tak żeby twoje kciuki były razem i palce wskazujące razem. I teraz kciuki wsadź w zagłębienie między obojczykami, a palce wskazujące pod szyję. I delikatnie odepchnij głowę. Delikatnie wyjmij rękę, opuść głowę, rozluźnij. Teraz ugnij ręce w łokciach i popracuj swoimi palcami. Piąstki i szeroko paluszki. Dołącz całe nadgarstki. Dołącz nadgarstki. Teraz wkręcamy żarówki. I wracamy bokiem. Super. Troszeczkę stań szerzej, ugnij delikatnie nogi w kolanach i teraz przenoś swoją miednicę do przodu i do tyłu. Zamieniamy na kółeczka w jedną stronę. W drugą stronę. Dobrze. Wydłuż kręgosłup, ściągnij łopatki. I parę szybkich wspięć na palce. Teraz oderwij prawą nogę, oderwij lewą i maszerujemy. Dodaj przeciwną rękę do nogi, wysoko kolanko. I dodajemy rotację. Spójrz się do tyłu. Ręka, która idzie do tyłu, ciągnie twoją głowę. I teraz bez rotacji, hop, hop, bardziej dynamicznie. Dobrze, zatrzymaj. Wystaw prawą nogę do przodu. Pochylaj się i wróć. Pochyl się i wróć. Noga z tyłu jest cały czas delikatnie ugięta w kolanie. Noga z przodu jest prosta. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Dodaj ręce. I
wymieniamy stronę. Lewa noga do przodu, prawa jest z tyłu, ugięta. I pochylamy się teraz w biodrach na prostym kręgosłupie do drugiej nogi. Dodaj ręce. Dobrze. I jeszcze raz marsz. Wysoko kolanka. Rotacja. Okej. Okay. Zeszłam ze środka. I teraz prawa nóżka ugięta w kolanie do góry. Możesz ją sobie złapać pod udem i wyprostuj nogę w kolanie. 10 razy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Złap drugą nogę i prostujemy. Jeszcze raz prawa noga. I lewa. Dobrze. I znowu podnosimy prawą nogę do góry, ugiętą w kolanie. Zakładamy lewą rękę nad prawą, prawe udo i otwieramy klatkę. Wracamy, zmieniamy stronę. Druga noga, zaprzyj się ręką o nogę i otwórz. Jak idzie? Wracamy. Jeszcze raz prawa noga. Jeśli się przewracasz w tym ćwiczeniu, możesz podejść do ściany. Możesz się zaprzeć o szafę. Troszeczkę sobie pomóc. Postawić sobie krzesło. I teraz zrobimy troszeczkę trudniejszą wersję tego ćwiczenia. Osoby, które się czuły już tak niepewnie w tej poprzedniej, robią właśnie tą wersję jeszcze raz z ugiętym kolankiem, a osoby bardziej rozciągnięte mogą się złapać albo za łydkę, albo za udo, wyprostować nogę w kolanie, albo za stopę, jak macie takie możliwości. Prostujemy plecy i teraz otwieramy klatkę. Pokażę Wam bokiem. Najważniejsze, żeby plecy były proste. Jeżeli czujesz, że Ci się zaokrąglają, złap nogę gdzieś tutaj bliżej. Tak? Możesz wyprostować, wejść w rotację. Możesz złapać za palce. Hop. I teraz otworzyć. Spojrzeć za ręką. Zmieniamy stronę.
Jeszcze raz, prawa, lewa noga. Dobrze. Jednak muszę troszeczkę jeszcze przesunąć. Dzisiaj tak coś nie mogę znaleźć kąta. Dobrze. Bo teraz układamy sobie nasze nogi szeroko. Nasza jedna stopa patrzy się w kierunku ściany. Pilnujemy, żeby kolano tej nogi nie było w przeproście. Tak więc delikatnie uginamy i prostujemy, ale na tyle, żeby tam nasze stawy nie zaskoczyły. Tylna noga jest mniej więcej pod kątem 45 stopni. I teraz schodzimy do dołu naszą talią. Cały czas mamy neutralny kręgosłup w tej linii. I gdy jesteśmy w dole, otwieramy klatkę. A, jedna rzecz. Jeżeli nasz dół jest tutaj, to jest w porządku. Otwieram klatkę w tej płaszczyźnie. Tak? Każdy pracuje na własnym zakresie, zatrzymuje się tam, gdzie jest w stanie dojść i każda praca jest dobra i przynosi efekty, jeżeli jest wykonywana starannie i regularnie z wydechem otwieraj. Wydech. Wydech i na koniec przytrzymaj. Powoli wyjdź z pozycji. Teraz ugnij nogę, kolanie, którą masz z przodu i otwieraj swój bok. Wydech i wdech. I na koniec zostań w dole, wydłuż. Wracamy. Obracamy nasze stopy. Pamiętamy o przeproście, bioderka w tył. Schodzimy prostą klatką piersiową, nie zaokrągloną, tak głęboko jak potrafimy. Wdech i z wydechem otwórz. Teraz przytrzymujemy rękę w górze, otwieramy mocniej klatkę. Powoli do góry. Ugnij przednią nogę w kolanie. Możesz troszeczkę ustawić swoje nogi szerzej. I wyciągamy do boku.
na koniec zatrzymujemy. Teraz obracamy się do naszej nogi, która jest z przodu. Odkładamy dłonie na podłogę. Kolanko do góry, to tylne. I rozciągamy. Tak dobrze mnie widać? Znowu nie jestem pewna, może tak będzie lepiej. Przednia noga jest ugięta w kolanie. Pilnuję, żeby między moim udem a łydką był kąt prosty. Odkładam ręce na podłogę, wydłużam kręgosłup, a kolano tylnej nogi idzie do góry. Jeżeli chcę większe wyzwanie, mogę unieść mój tułów i oddychać. Wydechem odłóż kolano na podłogę i wyprostuj nogę, którą masz z przodu. Najpierw proste plecy, klatka z przodu. Schodzimy. I teraz zaokrąglamy i idziemy całkiem do naszej nogi. Powoli wejdź do góry. Z powrotem ugnij nogę w kolanie. A teraz swoją nogę, którą masz z tyłu, rotujesz do środka i starasz się jeszcze popchnąć biodra w stronę nogi, którą masz zgiętą do boku. Miednica cały czas podwinięta. Prostujemy naszą nogę, obracamy, doklejamy całą stopę i teraz schodzimy sobie dłońmi na podłogę i rozciągamy nasze wewnętrzne udo. Wracamy, uginamy naszą nogę, przyciągamy i teraz wysuwamy drugą do boku,
lewą. I tak jak na początku, najpierw kolanko do góry, wydłużony kręgosłup. Jeżeli mogę, wychodzę jeszcze do góry, albo zostaję w dole. Odłóż kolano na podłogę i teraz obkręć do zewnątrz, wyjdź do góry, pchnij biodra do ziemi. Miednica cały czas neutralna. I teraz wyprostuj nogę, doklej stopę i zejdź jeszcze dodatkowo w dół. Do góry. Przyciągnij trochę nogę i spróbuj wyprostować drugą nogę w kolanie. Unieść kolanko do góry. I teraz delikatnie uginamy na zmianę prawe, lewe kolanko. Zatrzymujemy oba proste. O, zapomniałam jednej rzeczy. Zaraz ją zrobimy też, żeby było równo na obie strony. I tutaj schodzimy sobie do podłogi. Przenieś obie ręce do prawej nogi. Przenieś obie ręce do lewej.
środek i troszeczkę zmniejszamy nasz rozkrok. Odkładamy prawe kolanko na podłogę i robimy to, co zapomniałam, czyli noga prosta, proste plecy, schodzimy do naszej nogi. I teraz znowu wdech, z wydechem zaokrąglij plecy i zejdź najniżej, jak możesz. Zostajemy sobie po tej stronie, naszą stopę przekładamy na brzeg maty, przyciągamy delikatnie do siebie i odkładamy łydkę na podłodze. Noga, która jest z tyłu, musi iść troszeczkę bardziej jeszcze w tył. Nogę z przodu mamy zgiętą w kolanie i teraz staramy się zejść naszą klatką piersiową jak najbardziej do podłogi i chcemy czuć rozciąganie w pośladku. Powoli wyjdź do góry i teraz otepnij się dłońmi w ten sposób, żeby posadzić też udo i pośladek na podłodze. Obkręć się. Twoja lewa noga jest cały czas ugięta w kolanie. Przyciągnij ją mocniej do siebie. Prawą masz prostą. Zrób wdech i z wydechem zacznij pochylać się do prawej nogi. Powoli góra. Teraz zaprzyj swoją rękę wewnątrz swojego uda. Otwórz klatkę na zewnątrz. Wyciągnij rękę wzdłuż ucha.
rozluźniamy. Teraz mamy obie nogi proste. I próbujemy iść do przodu. Powoli wejdź do góry i teraz swoją prawą rękę załóż nad lewe udo i skręć się do boku. Wróć do środka, przeciwna ręka do nogi, skręć w drugą stronę, plecy proste, wydłużone. Wróć do środka. Teraz zegnij swoją drugą nogę w kolanie. Przyciągnij do tułowia. I schodzimy do naszej wyprostowanej nogi. Powolutku, pomalutku. Nic na siłę. Słuchamy cały czas swojego ciała. Jeżeli możemy więcej, to schodzimy głębiej. Delikatnie wyjdź z pozycji i teraz zaprzyj się swoim drugim przedramieniem o udo
i wyciągnij rękę. Wracamy i teraz obkręcimy się w drugą stronę, czyli najpierw przyciągnij swoją prostą nogę, zacznij obkręcać biodra, podwiń tylne palce od stopy, teraz wyprostuj biodra, zrób tak, żeby twoja noga z przodu była ugięta, noga z tyłu wyciągnięta. Paluszki obciągnięte i schodzisz do podłogi w taki sposób, żeby czuć rozciąganie w pośladku teraz nogi prawej. I wychodzimy do góry. Uwalniamy swoją nogę. Siadamy z powrotem na biodrze. Podwijamy stopy pod pośladki. Przechodzimy do siadu klęcznego. I z tego siadu odkładamy sobie ręce za linię bioder. Ściągamy łopatki. I wychodzimy klatką piersiową do przodu. Wracamy. Uginamy nasze obie ręce w łokciach i zakładamy sobie lewą rękę nad prawą, krzyżując je. Jeszcze raz pokazuję. Lewa ręka jest odrobinę wyżej niż prawa. Zakładam
Teraz zaplatam moje przedramiona i trzymam. Rozluźniam i teraz przekładam prawą rękę nad lewą, znowu zaplatam i trzymam. Rozluźniam. Schodzę teraz moim tułowiem do podłogi. Odkładam przedramiona tuż koło moich kolan i wypycham mostek do przodu. Odklejam moje pośladki od pięt. Ja się muszę trochę cofnąć, bo nie mam już miejsca. I teraz obie dłonie do przodu i klatka piersiowa do podłogi. Troszeczkę przybliż ręce i teraz przełóż swoją lewą rękę pod prawym barkiem. Powoli zmień stronę, odepnij się ręką z góry i teraz prawa ręka idzie pod lewym barkiem.
ściągnij ręce. Klęk podparty, koci grzbiet. Trzymamy koci grzbiet. I teraz odkładamy nasze pośladki na piętach. Obracamy się do siebie przodem. Ja się odwrócę do Was przodem, Wy nie musicie. Robimy wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden. Teraz rozluźnij barki. Zamknij na chwilę oczy. Pooddychaj głęboko, rozluźnij ciało. Liczę na to, że po tych zajęciach czujesz się lepiej. Cały czas myśl pozytywnie. Podziękuj sobie za te zajęcia, za Twój czas. Powolutku otwórz oczy. Uśmiechnij się. Brawo dla Was. Pamiętajcie o klikaniu i do zobaczenia następnym razem.